Yo, siemanko, ja jestem Benek i witam Was w TechNewsie, pomimo tego, że jest sobota. Wczoraj TechNews się nie wydarzył jakoś tak... Nie miałem już siły wieczorem nagrywać, a zawsze chcę, żeby to było nagrane z zajawką i z chęcią, a nie z jakiegoś tam musu. Um, ale dzisiaj w, w, e, z jednej strony wszystko mi mówi o... Benek, Wrzucim unboxing, bo masz dużo fajnych tematów, bo jak nie wiem, czy widzicie... Zupełnie nowy monitor. Monitor, który kosztował 16 tysięcy zł 3 lata temu. Ja kupiłem go za 1200 zł, więc dajcie znać, czy chcecie poznać historię tego monitora w odcinku. Przyszedł mi też jeden fajny gadżet do unboxingu, więc kusiło mnie, żeby to wrzucić dzisiaj, ale temat. Newsowy, z którym muszę się z Wami podzielić i porozmawiać na ten temat, ponieważ Nvidia dobija do prawie 90% udziału w rynku. Chodzi o udział kart graficznych w dostawie kart graficznych. Nie taki udział, że 90% kart graficznych obecnych na rynku to Nvidia, ale dostawy w ostatnim kwartale to. 88% kart graficznych Nvidii, i o tym sobie porozmawiamy, co to właściwie dla nas oznacza, bo zwiększyło Nvidia tą przewagę aż o 8%. I obawiam się, znaczy, obawiam się, no tak, obawiam się, bo to nie jest dobra tendencja dla nas, dla konsumentów, że w kolejnych kwartałach ta tendencja może rosnąć, a to już jest absolutnie. Kosmiczny wynik. Ale jeszcze wcześniej e, chciałem Wam e, zaproponować, jeżeli recenzje sprzętu, tak jak u mnie są komputerowego, trochę Was nudzą i chcielibyście na przykład recenzję y, sprzętu AGD, to zapraszam do mojej narzeczonej na kanał. Link Wam wrzucę w opisie i w przypiętym komentarzu. Zachęcam, żebyście obejrzeli, zostawili suba. Ostatnio coś dość facetowego, bo grill, grill, z którego ja sobie korzystam często, taki elektryczny domowiec ja mieszkam w bloku, więc ciężko sobie odpalić, odpalić grilla takiego klasycznego. No niestety no, klasyczny jest lepszy, ale kupiliśmy sobie takiego właśnie elektrycznego, właściwie to recenzuje sprzęty, które są u nas w domu, więc no można sobie pooglądać, e, fajne recenzje i ten grill też fajny osobiście, więc jego recka też e, zachęcam do obejrzenia, bo często sobie na nim ostatnio robię kiełbaski i naprawdę, kurde, wychodzą kozackie, nie ma tego aromatu e, dymu, ale dobra, to nie o tym temat, jak chcecie, to wbijajcie na kanał do Marlenki, zachęcam Was do zostawienia suba, a my lecimy sobie z tym newsem. Z tym, że 88% udziałów rynku w ostatnim kwartale, Miała Nvidia, Intel praktycznie zniknął, jest zaznaczony jako 0% na tym wykresie. Nvidia 88, AMD 12 i Intel 0, który o dziwo w pierwszym kwartale 2023 roku miał aż 4%. No ale to było dość tak świeżo po premierze tych ich kart graficznych, one w końcu wyszły, zaczęły być dostarczane na rynek, więc miał 4%. Co to oznacza dla Intera? Na chwilę obecną praktycznie nic. Moim zdaniem to i tak nieźle, że udało im się rok temu do 4% dobić. AMD jest na rynku od lat nastu, nawet kilkudziesięciu już, jeżeli chodzi o, no wiadomo wcześniej jako ATI jeżeli chodzi o GPU, a ma zaledwie 12%, więc Intel, który jest na rynku od roku z kawałkiem. No, to jeszcze musi się poprzebijać. Natomiast ten moloch, ten moloch, jakim jest Nvidia, no on wzmacnia swoją hegemonię i to jest chyba logiczne, że to nie jest dobra sytuacja dla graczy. Pytanie, właśnie które chcę sobie tutaj zadać i na nie odpowiedzieć, i posłuchać też waszej dyskusji w komentarzach: czy jeżeli ta dynamika byłaby inna? Czy to cokolwiek by zmieniało w obecnej m, y, tendencji, że wszystko musi być AI, i dzisiaj ciśniemy w AI, i tylko 90, y, znaczy tylko 10% zysków MVD to są w ogóle karty dla graczy desktopowe, a cała reszta to są karty, to są akceleratory AI i karty profesjonalne. Chodzi o zyski, nie chodzi o wolumin, no bo wolumin prawdopodobnie jest większy tutaj w desktopowych kartach graficznych. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie zyski, no to to jest zaledwie te 80, te 90% rynku to jest zaledwie 10% zysków Nvidia. Całe 90% to jest AI. No, i to jest na pewno dla nas zła sytuacja. To jest bez wątpienia. Najlepszą sytuacją dla nas byłoby 33, 33, 33, nie? I 1% jakieś tam chińskie karty, albo te karty graficzne z ARM-u, czyli Adreno, nie wiem, ze Snapdragonów, tych nowych, które wyszły. No, to to byłby dla nas całkiem dobry scenariusz. Taki scenariusz, gdzie jedna firma ma prawie 90% rynku, no to wiadomo, że ona po pierwsze, i to jeszcze ma Nvidia, żeby to było chociaż AMD albo Intel, to Nvidia, mając kasę z AI, mogłaby walczyć o nasze serca i portfele, pompując te AI-dolary do kart graficznych desktopowych, żeby wyrywać tą przewagę od AMD czy też od Intela. Ale niestety, no tak nie jest. To oni mają przewagę. Oni nie muszą niczego wyrywać, tylko mogą ją cementować. I ona się będzie cementować poprzez to, że Nvidia w tym momencie jest na fali, jest na hypie. I nawet yy, yy, ludzie, a zwłaszcza, zwłaszcza ludzie niezainteresowani ich sprzętem, yy, tacy zwykli zjadacze chleba, którym to wszystko jedno, co tam mają w kąpie, to teraz będą na przykład zwracać większą uwagę, zobaczą o Nvidia to, to ci co są drugą najbogatszą firmą świata, a być może za niedługo już pierwszą, o to ci co mają takie, e, co rządzą tym AI, to weźmy tą kartę, nie będziemy przecież brali karty graficznej jakiegoś AMD i Indela, czy oni mają jakieś osiągnięcia w zakresie bycia gigantem na światowym rynku, no to, be, to im też robi reklamę. To, jak bogaci teraz są, więc mają wszystko. Mają pieniądze, to pieniądze już daje im wszystko, ale jeszcze z tego, że są znani, z tego, że mają pieniądze, to już sama ta rozpoznawalność daje im poniekąd darmową reklamę. Jak to wpłynie na ceny kart graficznych? Obawiam się, że niestety niekorzystnie. E, chciałbym tak naiwnie myśleć sobie, że Nvidia pomyśli sobie: dobra, dobra. Robimy pieniądz na AI, to dajmy graczom dobre ceny na GPU. Niech oni się cieszą i będą nam dzięki temu, będą o nas dobrze myśleć. Mamy też te pieniądze, żeby, wiecie, zbudować monopol. Bo oni mają masę pieniędzy, mogą zbudować monopol. Mogą dać te karty tak tanio i tak dobre. Znaczy to, że one są dobre, to wiemy, są najlepsze. Jakby są lepsze od kart AMD, już zwłaszcza od kart y, Intela, przegrywały do tej pory wyceną, która była gorsza od AMD no i od Intela też momentami w zależności od tego jaka cena była akurat na Intelach bo cena na Intelach raz była do dupy, a raz była wręcz świetna najlepsza na rynku, jeżeli chodzi o dany segment wydajności, tak czy inaczej wracając do NVIDII, mogliby tak teoretycznie zrobić mam gdzieś z tyłu głowy takie kilka procent naiwnego myślenia, że to mogłoby się wydarzyć i że albo z chęci budowania monopolu, który dobra na kilka generacji poczujemy się fajnie i załóżmy taki scenariusz, że Nvidia chce budować monopol, więc wrzuca świetne ceny, wypuszcza lepsze karty od AMD i jeszcze są tańsze, nie? Od karty AMD, więc wszyscy kupują Nvidia, wszyscy się cieszymy, jest, bo karty są tanie, ale fajnie i Nvidia zdobywa 100% rynku no i generalnie co? Dochodzi do wniosku, no Skoro już zdobyliśmy monopol, to co? Zróbmy ceny raz, dwa, raz, trzy, raz, cztery, raz, pięć, raz, 10. A co nas to obchodzi? I tak są tylko nasze karty na rynku. Znaczy nie sądzę, że. Nawet jeżeli Nvidia zdobyłaby 100% rynku, chociaż to jest taki abstrakcyjny scenariusz, to nigdy nie będzie 100%, zawsze nawet jeżeli będzie to 99, to te ułamki procenta Intel czy AMD będą mieli. Tak czy inaczej, e, wątpię, żeby doszło do takiej sytuacji, żeby aż 100% rynku zdobyli. Po pierwsze, też chyba urzędy antymonopolowe by na to nie poz po po pozwalały, chociaż teoretycznie firma stosuje praktyki, wiecie, no, no w porządku, to daje dobrą cenę, nie? Tylko, że te ceny mogą być dumpingowe, mogą być na przykład poniżej ceny produkcji i tak dalej, i tak no, dalej. Można pompować te i dolary, żeby te yy, ceny obniżyć. No ale koniec końców takie dobre ceny przez jakiś czas dla nas by się źle skończyły. Więc czy to oznacza, że wysokie ceny kart graficznych Nvidia są dla nas dobre, bo dzięki temu Nvidia nie ma 100% rynku i powinniśmy się cieszyć, że jest drogo? No oczywiście, że nie. Jest to zarąbiście, skomplikowana i ani trochę niełatwa sytuacja. Bo tak, z jednej strony to, że ceny są wysokie, to jeszcze tylko i wyłącznie dzięki temu sprzedają się e, e, karty AMD, no i czasami też Intela. A z drugiej strony, no ceny są wysokie, no są za wysokie tych kart, znaczy za wysokie. No, za wysokie to jest mocno powiedziane, bo nie mam, nie mam żadnych informacji, na podstawie których byłbym w stanie stwierdzić, czy te Jakieś marże narzucane na te kar karty są kosmiczne. I że koszty produkcji to jest, nie wiem, 100 dolarów, a karta kosztuje 1000. Wątpię, żeby tak było. Na pewno te koszta produkcji są większe, więc nie wiem, jak wysokie są te marże producenta. Tak czy inaczej, jeżeli ta sytuacja będzie postępować, raczej będą coraz większe. Wątpię, żeby Nvidia doszła do wniosku. Tak jak mówię, mam nadzieję. Mam nadzieję, że może dojść do wniosku. Hej, zróbmy graczom dobrze. W końcu to na nich wyrośliśmy, zróbmy dobrze, ale to jest jakaś chyba dziecinna naiwność z mojej strony. Wydaje mi się, że coś takiego się nie wydarzy i że te ceny będą, o ile nie takie same, to raczej wyższe. W tym kierunku bym się zwracał: niedużo wyższe. To nie będzie gigantyczny wzrost cen w kolejnej generacji kart graficznych. Wydaje mi się, że to będzie delikatny wzrost cen. Pomimo tego, że takie molochy, które zarabiają dużo, chcą zarabiać jeszcze więcej, jakby pazerność rośnie. Bo dlaczego nie? Natomiast yy, nie może rosnąć za szybko, no bo wtedy można co nieco tam stracić, a z drugiej strony też im nie zależy aż tak bardzo, bo to nie jest tak potężna ilość zysków. No tak jak mówię, to jest 10% i ten 10% jest solidny. Ale oni stawiają bardziej na AI, więc skupianie się na tym, żeby jakoś docisnąć y, GPU, pod, wycisnąć jakieś pieniądze, grube, marże grube z tych GPU gamingowych, raczej tutaj się nie odbędzie. Tak czy inaczej, y, jest jeszcze jeden powód, dla którego karty graficzne mogą być drogie. Chęć zmuszenia nas do subskrybowania usług, takich jak GeForce Now na przykład. Zmuszenia, nie zmuszenia, to jest takie, wiecie, troszeczkę teoria spiskowa, że chcą nas do czegoś zmuszać. Ale patrzcie, o ile tańsze to jest. Ja sobie policzyłem. Bo dobra, ja mam wersję taką Founders GeForce Now. To jest wersja, której już nie da się kupić, bo ona kosztuje mnie tylko 125 zł za pół roku, czyli 250 zł, płacę za, za GeForce Now, to podstawowe, to nie 4K, tylko podstawowe, ale prędzej czy później to będzie 4K, płacę 250 zł. Ja e, to mam tylko i wyłącznie dlatego, że ja byłem od testów beta, ja jestem w GeForce Now od 6 lat. Najpierw testy alfa, potem beta. Zgłosiłem się do nich, pół roku czekałem na dostęp. Dostałem, miałem testy alfa, beta, i później weszła wersja płatna. Przez chwilę miałem wersję darmową, a później pojawiło się, że wersja Founders możliwość zakupu. Przez chyba miesiąc była możliwość zakupu wersji Founders, właśnie w tej cenie. Na wieki, tak długo jak ta usługa będzie dostępna w moim kraju, czyli w Polsce, tak długo ja będę miał taką cenę. I faktycznie cena już zmieniała się kilkukrotnie, a ja cały czas płacę te 125 zł za pół roku. Tylko muszę pilnować, żeby mieć pieniądze na koncie. Ale do czego dążę? Ta usługa będzie upgradeowana na pewno. Prędzej czy później będzie upgradeowana do 4K, potem za 10-15 lat do 8K, bo, bo tak naprawdę, no. Yy, z czasem niektóre technologie, niektóre usługi Nvidia będzie wyłączać tylko dlatego, że nie będzie im się opłacało utrzymywać na przykład tak słabej usługi. I to jest dobry przykład tutaj z internetem. Kiedyś był internet, nie wiem, 128 mega, potem bo, bo 256, 512 i tak dalej, ale dużo, dużo firm po prostu wyłączało te najwolniejsze internety i po prostu mieliście najwolniejszy to mogło być 512 albo coś takiego, nie? Więc y, taki przykład z internetem, że te najwolniejsze prędkości one znikały i w tej cenie mieliście już większą prędkość, bo po prostu usługodawca internetu przestawał dostarczać tak wolny internet. I tu będzie tak samo z GeForce Now. No i właśnie, ile tak lat mogę trwać w tym wszystkim? Zakładając, że na przykład taki ETX 5090 będzie kosztował 10 tysięcy złotych, to za te 10 tysięcy złotych, za 5090, to ja mam 40. Słownie 40 lat grania na GeForce now. 40 lat grania, czekajcie? Za 40 lat, to w najlepszym wypadku będzie obiektem muzealnym takie 50-90, a w najgorszym będzie zwykłym elektrośmieciem. Za 10 lat już będzie słabą kartą. A ja za 10 tysięcy złotych tyle, ile kosztowałaby ta karta graficzna, mam. 40 lat grania i oczywiście karty nie służą tylko do grania. To są bardzo często profesjonalne karty do profesjonalnych zastosowań, i pod tym względem nie ma jeszcze alternatywy na, na, na zasadzie jakiegoś udostępniania zasobów czy też mocy i mówię tutaj tylko o przykładzie grania. Bo tak jak ja, ja używam takich kart profesjonalnie, też montuję na tym filmy, więc to nie jest tak, że ja teraz zrezygnuję z kart graficznych i będę tylko na GeForce Now siedział, bo ja tak naprawdę więcej pracuję na tej karcie niż gram. Ale jeżeli ktoś tylko gra, no to kurde, taka usługa wychodzi cenowo by far lepiej. Ale dobra, to jest przykład tej mojej sytuacji, gdzie ja mam bardzo niską cenę za tą usługę bo teraz chyba kosztuje 5 dych, 6 rocznie, no to to jest gdzieś dwa razy więcej niż ja, więc za takie 50-90 już nie ma 40 lat grania, jest 20 lat grania. No to to jest nadal w pizdu dużo, nie? 20 lat grania w zamian za jedną kartę graficzną, która się zestarzeje po... No, topowa karta graficzna to nawet może być w miarę aktualna. Tak, w miarę, że już potem będzie gruzem, ale cały czas będzie dawać radę, to z 8 lat, nawet 10 może być aktualna, bo w tym momencie e, mamy karty graficzne. E, mamy, no to, no to taki GTX 980i, ma około tam, nie pamiętam dokładnie 9, 10 lat, nie? To nadal full HD jakieś giereczki pociągnie, ledwo, bo ledwo, ale pociągnie, nie? Da radę, da radę. To nie jest tak, że nie da rady. Można z zmniejszyć ob, ob, rozdzielczość i da radę. No i to za 10 lat będzie podobnie z 50-90, nie? A na GeForce znał na luzaku każdą grę w, w, w sobie bez problemu odpalimy, nie? A jeszcze zostanie nam potem kolejne 10 lat grania na takim samym, niezmiennym poziomie. Masakra. Pytanie, czy. Ten wzrost, ten, który nie nastąpi. O ile nastąpi, bo może nie nastąpi, może nastąpi spadek. To nie jest troszeczkę spowodowane chęcią tego, że utrzymanie takich serwerów jest łatwiejsze. Nie wiem, nie mam pojęcia. Na razie cieszę się, że są alternatywy. E, czekam na te karty, mam nadzieję, że będzie taniej. Więc no co? To by było na tyle. Jeżeli chodzi o dzisiejszego techniusa, pamiętajcie też, bo dzięki temu naprawdę e, no... Chcę mi się też między innymi robić ten kanał i szukać nowych pomysłów, które już za niedługo będą wlatywać na kanał, choćby takich jak ten monitor i, i cała masa innych. Pamiętajcie też o sponsorach kanału, jakim jest Computronic, który ze mną najdłużej, jakim jest Elza, na których zarobistym fotelu siedzę i naprawdę go uwielbiam i szczerze, szczerze polecam. I którym jest Instant Gaming, czyli Tanie Granie. Na którym też od... od czasu, no jeszcze przed naszą współpracą muszę się przyznać, kupowałem gry i moim zdaniem bardzo fajne deale tam mają. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj, widzimy się jutro w kolejnym filmie, który już może nie będzie Tech Newsem, a wrzucę coś innego, żeby było ciekawie. Jest trochę tych rzeczy. Dajcie znać, czy chcecie zostawić, yy, zobaczyć ten monitor i jego historię. Monitor, który, tak jak mówię, 2-3 lata temu kosztował 16 tysięcy złotych, a ja kupiłem go za 1200. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Cześć.